Najtańsze gry znajdziesz na eneba.com. Link w opisie. Cześć. Chociaż na moim kanale możecie znaleźć sporo filmów o różnego rodzaju ciekawostkach, sekretach czy tajemnicach, to wierzcie mi, że takiego filmu nie zrobiłem jeszcze nigdy. Dzisiejszy film będzie najgrubszym, jaki do tej pory zrobiłem, ze wszystkich, bo udowodnię wam dzisiaj, że nie tylko prorok Gary miał rację, co do wszystkiego, mimo swojego pozornego szaleństwa w wypowiadanych teoriach, ale też udowodnię wam, że Mr. Blue Eyes to zupełnie ktoś inny, niż myśleliście, a świat cyberpunka nie wygląda i nie działa na takich zasadach, jak myśleliście. Ten film zmieni wam spojrzenie na cyberpunka. Ale jeszcze przed tym szybko o stronie eneba.com. Nie będę wam tutaj długo gadać, no bo każdy, kto ogląda moje filmy, wie, co to za strona. Ale na szybko, dla świeżynek, na stronie eneba.com znajdziecie dużo taniej gry, niżeli na Steamie czy innych platformach. Strona eneba.com jest legitna i legalna, wiem, bo sam tam kupuję gry od lat. No i też wiele subskrybentów korzysta z tej strony. Link do strony znajdziecie w opisie, jak chcecie sobie obczaić. Zapraszam też do korzystania z mojego linka, tak mnie wspieracie. A my chodźmy do filmu, bo film będzie naprawdę dobry. Trochę wolno się rozkręca, ale wierzcie mi. Mr. Blue Eyes. Na te słowa każdy fan cyberpunka reaguje. Jedni ekscytacją, drudzy niepokojem. Ale reagują, ponieważ Mr. Blue Eyes to jedna z najbardziej potężnych postaci, jakie możemy spotkać w Cyberpunku 2077. Odpowiedzialny jest on za pranie mózgów Peralezów, odpowiedzialny jest za wylot w kosmos Songbird w dodatku Phantom Liberty, a nawet odpowiedzialny jest za wylot w kosmos V w jednym z zakończeń Cyberpunka. Ale koło Mr. Blue Eyesa w Cyberpunku stoi jeszcze jedna postać. Postać, którą w grze widzimy dziesiątki razy, która śpi na materacu w śmieciach, która z pozoru wydaje się nikim, a która wie więcej niż ktokolwiek w Night City. Prorok Gary to nie tylko zwariowany świr gadający głupoty. Prorok Gary wiedział i nieomalże wszystko, co mówi w Cyberpunku, jest prawdą. A żeby wam to potwierdzić i żeby zrozumieć fenomen proroka Garego, będziemy musieli cofnąć się na sam początek gry, kiedy to posłuchać możemy jego pierwszej wypowiedzi, jego pierwszej teorii spiskowej o tym, że Saburo Arasaka nadal żyje. Spójrzcie na ich martwe oczy, na ich wiecznie młode ciała. Korporacja jest tylko przykrywką dla ich plugawych potrzeb życiowych. Czy może raczej nieżyciowych? Masz takie znajomości. Powiadam wam, Saburo nie umarł! Pogrążony w letargu śpi w rodowej krypcie. Pije krew swoich sług i czeka na właściwy moment, by powrócić w odmłodzonym ciele. Wspomnijcie moje słowa. To ma sens. W telewizji mówili, że Arasaka pracuje nad wszczepem nieśmiertelności. Zwykłe kłamstwo dla usprawiedliwienia ich nieludzkiej natury! Jej źródło nie tkwi bowiem w technologii, ale w nieumarłej krwi! Lecz jakim sposobem śmiertelni ludzie posiedli tajemnicę wieczności, zapytacie? Za sprawą technonekromantów z Alpha Centauri! To ich krew wypił przed laty Saburo Arasaka, by przemienić się w pomiot mroku! Gary, nie możesz zdradzać sekretów Arasaki. Znajdą cię! Niech znajdą! Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców! Najciekawsze jest to, że praktycznie wszystko, co powiedział Gary w tej teorii, się jak najbardziej zgadza. Czego potwierdzenie dostajemy, jeżeli wybraliśmy zakończenie, w którym współpracuje z Arasaką. Faktycznie okazuje się wtedy, że Saburo nadal żyje, bo przecież za pomocą Soul Killera przeniósł swój mózg do maszyny i faktycznie można powiedzieć, że pogrążony w letargu śpi w rodowej krypcie. Co więcej, w owym zakończeniu przejmuje on ciało swojego syna, Yorinobu, i powraca, wprowadzając swoje dziedzictwo, czyli Arasakę, na nowy poziom. I tak jak powiedział Gary, czeka na właściwy moment, by powrócić w odmłodzonym ciele. I udaje mu się to właśnie w tym zakończeniu Cyberpunka. Ale to jeszcze nie jest najciekawsze, bo Gary w pewnym momencie mówi, abyśmy słuchali radia, bo tam będziemy mogli usłyszeć prawdę. Fale radiowe powiedzą wam prawdę! Kto ma uszy, niech słucha! Kto ma oczy, niechaj patrzy!
I zanim przejdziemy do jego drugiej teorii, chciałbym nieco pogadać o tym zdaniu, które wypowiada. Bo jest to dużo ciekawsze zdanie, niżeli wam się zapewne wydaje. Bo faktycznie w Radiu Mororok, o którym będzie dzisiaj wspomniane sporo razy, pojawia się nieomalże identyczna teoria. Ponieważ radio w oryginale w Cyberpunku jest po angielsku, postanowiłem przetłumaczyć wszystkie słowa z radia na polski i potem użyłem AI do wypowiedzenia ich po polsku. Informuję, że po angielsku niektóre słowa mogą brzmieć delikatnie inaczej, aczkolwiek zdecydowałem się na taki ruch, bo w mojej opinii dużo przyjemniej będzie wam się słuchać tego radia po polsku. Za każdym razem od teraz, kiedy materiał zostanie przetłumaczony z angielskiego przeze mnie, w prawym górnym rogu będziecie mogli zobaczyć napis AI. Tak, żebyśmy mieli jasność. Oto, co mówią w radiu. A teraz, lojalni słuchacze, specjalny komunikat. Saburo Arasaka, starożytny patriarcha korporacji Arasaka, zmarł. Żartowałem, ludzie. Jesteście za mądrzy na takie numery. Ty i ja obaj wiemy, że on nie jest naprawdę martwy. Saburo Arasaka spędził prawie 100 lat na poszukiwaniu wiecznego życia. Jest pilnowany przez całą dobę, przez prywatną armię i większą część tego stulecia spędził w medycznym tanku zaprojektowanym do regeneracji tkanek organicznych. Tacy ludzie nie umierają tak po prostu. Na pewno nie zostają po prostu zamordowani przez rywali. Co Saburo w ogóle robiłby w Night City? Nie, ludzie. To zasłona dymna. I nie byłby to pierwszy raz. Jeśli jesteście wystarczająco starzy, by pamiętać czwartą wojnę korporacyjną, była powszechna informacja, że Saburo został zabity przez japońskie siły samoobrony w próbie zakończenia wojny. Oczywiście okazało się to nieprawdą i wojna ciągnęła się przez kolejny rok. To tylko kwestia czasu, zanim Saburo pojawi się w telewizji, ogłaszając, że wraca jako CEO i jest gotów wprowadzić korporację Arasaka w następne stulecie. Ta wypowiedź w radiu brzmi nieomalże tak samo jak teoria proroka Garego, ale generalnie większość teorii spiskowych proroka Garego pokrywa się z tym, co właśnie możemy usłyszeć w radiu Mororok. Dlatego tak często będę dzisiaj wam je pokazywał. A kolejnym potwierdzeniem tego będzie druga teoria spiskowa o Saburo Arasace, którą możemy usłyszeć w jednym z epizodów właśnie w radiu Mororok. Okej, ludzie, słuchajcie. Tym razem mam coś od słuchacza, który zadał świetne pytanie i sugeruje odpowiedź. Jak to jest, że rodzina Arasaka żyje tak długo? A co z Lucchesis? Albo z półtuzinem innych wysoko postawionych rodzin korporacyjnych, które mają już prawie 200 lat? Jego odpowiedź? Są wampirami. Światem rządzą wampiry. No cóż, ludzie, nie mogę powiedzieć, że nigdy o tym nie myślałem, ale przyjrzyjmy się dowodom. Oczywiste jest to, że wydają się żyć wiecznie i wyglądają przy tym dobrze. Widzieliście ostatnio dokument o Hanako Arasaka? Nie wygląda na więcej niż 40 lat, a ma już 80 na karku. Piją krew. Tak to się zgadza. Na pewno wysysają z tego miasta wszystkie soki. Śpią też w trumnach. Cóż, wiem, że Saburo Arasaka spędził większą część tego stulecia w medycznym tanku, żeby utrzymać się przy życiu. Jak to nazywają medycy? A, sarkofag. To bardziej rzecz mumii, ale wystarczająco blisko. Mogą być zabici tylko drewnianym kołkiem. No, nie jestem pewien co do tego. Ale może ktoś powinien to sprawdzić i dać mi znać. Brzmi to wszystko nieomalże identycznie. Kiedy porównamy sobie wypowiedź z radia Mororok do teorii proroka Garego. Pewnie dlatego, że słuchaczem, który zadał to pytanie i jednocześnie zasugerował odpowiedź, był sam prorok Gary. Albo ktoś, kto się proroka Garego nasłuchał. W końcu wygłasza on przemowy w takim miejscu, że codziennie słyszą go dosłownie dziesiątki tysięcy osób. Wampiry to też pewien rodzaj wszczepu występujący w świecie cyberpunka. Z pewnością nie było na odwrót, że to on podsłuchał tę teorię z radia, ponieważ prorok Gary gra w tej grze dużo większą rolę niż wam się wydaje. Nie jest on tylko gościem słuchającym teorii z radia, a potwierdzeniem tych słów będzie druga, wypowiadana przez niego teoria. Ale nie jesteście panami swych wspomnień, albowiem oczy wasze nie należą do was, czy może raczej nie tylko do was.
dawnych czasów. Naprawdę myślicie, że ci, którzy sprzedają wam oczy, powstrzymują się od pokusy podglądania? Kamery są wszędzie, nawet w was samych. Wasze życie, wasze troski i radości są dla nich zwykłym reality show. Nawet jeśli, to co z tego? Mam sobie wydłubać wszczepy optyczne? Dzięki, ale nie. Dla ciebie nie ma już odwrotu, ale wciąż rodzą się dzieci, istoty nietknięte przez chirurgię wroga. Możemy je ocalić. Niech matki zabronią dobierać im ciało. Niech ojcowie wychowują je w nienawiści do chromu. Lecz kim są ci, którzy śledzą nasz każdy krok, zapytacie? To władcy przemysłu rozrywkowego na Alpha Centauri! W swoim cynizmie znaleźli oni sposób, by zająć swój uciśniony motłoch naszymi sprawami, naszym śmiechem i łzami! Obudźcie się, nim będzie za późno! I ta teoria Garego również ma sens. I przyznacie mi szczególnie rację na samym końcu tego materiału, ale nawet nie przedstawiając wam większych dowodów teraz, prawdopodobnie się ze mną zgodzicie, jeżeli weźmiemy to teraz na logikę. Czy naprawdę sądzicie, że wielkie korporacje produkujące taki sprzęt nie zbierałyby z tego sprzętu danych? Już teraz, w naszym prawdziwym życiu, Facebook wie o tobie więcej niż twoja własna matka. A co dopiero w takim świecie, gdzie rzeczywiście korporacje mają dużo większą władzę niżeli wszystkie rządy razem wzięte. Nie mamy tu raczej o czym nawet mówić. Szczególnie, że dziwnym trafem bardzo podobną wypowiedź możemy usłyszeć wypowiadaną przez Maximum Mike'a w radiu Mororock. Więc ludzie, słuchajcie uważnie. To poważne. Chcę, żebyście o tym pomyśleli. Znacie nazwę Raven, znacie Moore, Dinalar i oczywiście Kiroshi. To najlepsi producenci oczu na świecie. Prawdopodobnie macie przynajmniej jedno z ich dzieł w swojej czaszce, prawda? Ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, kto patrzy zza tych oczu? Myślę, że czas, żebyście to zrobili. Bo te oczy nie są wasze, wiecie. Ktoś je tworzy, ktoś je programuje. Te chwile, które uważacie za prywatne. Jak możecie być pewni, że nikt nie patrzy? Następnym razem, gdy będziecie robić interesy, pomyślcie o tym. Może gdy pociągniecie za spust w tej robocie, korporacja, która wyprodukowała wasze oczy, ma dowody. Myślicie, że nie jesteście celem szantażu? Lepiej dobrze się nad tym zastanówcie, Chumba, i bądźcie szczerzy ze sobą. Skąd myślicie, że biorą zestawy danych do najnowszych brain dance'ów? Prawdopodobnie z waszego prywatnego życia. Ale hej, nie ograniczajcie swojej wyobraźni, bo korporacje na pewno tego nie robią. A co, jeśli jest coś, czego nie chcą, żebyście widzieli? Mały filtr kameleona tutaj. Trochę kodowania percepcji tam i nagle mogą decydować, co w ogóle macie zobaczyć. Kto wie, co mogą chcieć przed wami ukryć? Szpiegów, tajne laboratoria. Obiekty. I oczywiście tę morderczą ekipę, którą wysłali do waszych drzwi, bo wiedzieliście za dużo. Więc myślicie, że widzenie to wierzenie? Nie z tymi syntetycznymi oczami. To kolejna i nie ostatnia wypowiedź proroka Garego, która zgrywa się z tą, którą możemy usłyszeć w radiu Mororock. I nie jest to przypadek. Czy prorok Gary sam wymyśla te teorie, aby je popchnąć dalej i uratować świat, wysyła je potem do radia, czy może się myliłem i słucha on radia i na tej podstawie wymyśla on swoje teorie spiskowe? Na razie zostawię was z tymi otwartymi pytaniami, byśmy po prostu nie pogubili się w dzisiejszym filmie. Spokojnie, na te pytania później odpowiem. Jednak zanim to zrobię, chciałbym, żebyście wysłuchali trzeciej teorii proroka Garego. Bo ta, tak samo jak dwie poprzednie teorie, jest również prawdziwa. Pragną wam przewodzić! To wasi władcy i przełożeni! Lecz nie są ludźmi! Moja znajoma... Kim zatem są, zapytacie? Skąd niby masz takie znajomości? Z dawnych czasów... Reptilianami! Poznacie ich po zimnych, błękitnych oczach istot zrodzonych przed wiekami na lądolodzie Antarktyki. Aha,
Swoje prawdziwe oblicza skrywają pod maskami z ludzkiej skóry. Gady o dwóch licach! Ciemiężyciele ludzkości! Jeśli zdradza ich kolor oczu, czemu nie kupią sobie wszczepów? Albo chociaż soczewek? Myślisz, że to takie proste? Są gadami. Ich system nerwowy nie jest kompatybilny z ludzkimi wszczepami. To czemu ich Reaperzy nie wynajdą swoich własnych wszczepów? A skąd wiesz, że jeszcze tego nie zrobili? Lecz skąd wzięły się te kreatury, zapytacie? Z Antarktyki, przecież mówiłeś. Dziś kryją się w śniegach bieguna południowego i krok po kroku odbierają nam tytuł korony stworzenia. Miliony lat temu wyewoluowali z dinozaurów jako pierwsza inteligentna rasa świata. A kto był tego przyczyną? Ich panowie, naukowcy z Alfa Centauri. Żeby jednak faktycznie zrozumieć, o czym w tej teorii mówi prorok Gary, będziemy musieli się na chwilę zatrzymać i od teraz zacznie się robić naprawdę ciekawie. Czas sobie podsumować, co do tej pory mówił prorok Gary. Widzicie, Gary do tej pory często wspominał o kosmitach z Alfa Centauri, którzy tak naprawdę są odpowiedzialni za całe zło tego świata. Według proroka, to dzięki technonekromantom z Alfa Centauri, Saburo Arasaka stał się nieśmiertelny. To władcy przemysłu z Alfa Centauri nas podglądają i to naukowcy z Alfa Centauri pomogli wyewoluować reptilianom na Antarktydzie. I to reptilianie teraz kontrolują ludzi. Są naszymi władcami i przełożonymi. Tę grafikę sobie zapamiętajcie, bo będzie ona istotna. Ale czym w ogóle jest to całe Alfa Centauri? W prawdziwym życiu Alfa Centauri to najbliższy nam układ gwiezdny, składający się z trzech gwiazd. Jest on przedmiotem intensywnych badań naukowych. Znajduje się on względnie niedaleko, bo jakieś 4 lata świetlne od naszej własnej planety. Brzmi mało, ale w rzeczywistości to około 268 770 razy odległości z Ziemi do Słońca. Czyli żeby tam dotrzeć, to tak jakby dotrzeć do Słońca 270 000 razy. To jednak daleko. Alfa Centauri to również miejsce, gdzie potencjalnie istnieje szansa na życie. Szczególnie na jednej z tych planet, czyli na Proxima Centauri B. A czym jest Alfa Centauri w cyberpunku? Tutaj mam dla was 3 teorie. Tą lekką i miłą, tą głupią i ciekawą i tą mroczną i prawdziwą. Ale zaczniemy sobie od tej miłej. Teoria pierwsza mówi, że Alfa Centauri w cyberpunku, tak samo jak w prawdziwym życiu, jest układem gwiezdnym, do którego ludzie chcą się po prostu dostać, a przede wszystkim chcą go intensywnie badać, ponieważ tak samo jak w prawdziwym życiu, jest on nam najbliższy i potencjalnie może istnieć na nim życie. Orbital Space pracuje właśnie nad takimi pionierskimi badaniami, nad tym układem, o czym usłyszeć możemy w misji Śmierci Dziewczyna, w zakończeniu, w którym stanęliśmy po stronie Songbird. Nie mitną echa krwawego zamachu terrorystycznego dokonanego przez nieznaną organizację na terenie Międzynarodowego Transorbitalnego Portu Kosmicznego w Night City. Siadaj. Akurat to dziesiątki ofiar, głównie wśród pracowników Orbital Air. Paraliż ruchu lotniczego oraz wielomiliardowe straty materialne to smutny bilans tego bezzasadnego aktu agresji. Znam tę retorykę. W ten sposób. W dzisiejszym wydaniu wiadomości łączymy się z Nairobi w Kenii, gdzie przebywa obecnie Leslie Wauda, CEO Orbital Air. Jedno jest pewne. Panie Wauda, zdaje się pan nie mieć wątpliwości, kto stoi za atakiem na klejnot w koronie pańskiej korporacji. Night Corp to chyba oczywiste. Port w Night City to dla nich symbol kolejnych porażek w kosmicznym wyścigu z liderem technologii orbitalnej, czyli z nami. Chcą nas zniszczyć, pozazdroszczą nam sukcesu. Ten cały atak to nieudolna próba sabotowania. I chociaż tutaj odpowiedź nam się ucina, jeżeli zrobimy sobie screena, będziemy mogli doczytać, co jest tam napisane. Chcą nas zniszczyć, bo zazdroszczą nam sukcesu. Ten cały atak to nieudolna próba sabotowania pionierskich badań Orbital Air nad układem Alfa Centauri, których rezultaty, przypominam, mają służyć całej ludzkości. Dzisiejszy odcinek jest też mocno powiązany z Mr. Blue Eyesem, a konkretnie z moim filmem Najbardziej tajemniczy człowiek z cyberpunka.
Sekret Mr. Blue Eyesa i jego mroczna historia. I na tym etapie tamten film jest kluczowy do zrozumienia tak naprawdę, co się dzieje w tym filmie. Bo będziemy kontynuować sobie teorię o niebieskookim z tamtego odcinka. Także naprawdę polecam w tym momencie sobie zatrzymać ten materiał i obejrzeć tamten, jeżeli nie pamiętacie, co tam mówiłem, albo jeżeli nie widzieliście jeszcze tamtego filmu. Bo w innym wypadku może być wam naprawdę ciężko zrozumieć, co ja w ogóle w następnej części odcinka będę mówić. Bo widzicie, to co widoczne jest teraz na waszych ekranach, to wzmianka o firmie Night Corp. Firmie, która kontrolowana jest przez Mr. Eyesa. Druga teoria odnośnie Alpha Centauri jest jednak nieco inna. I chociaż jak na moje jest ona nietrafiona i nieprawdziwa, to uznałem, że podzielę się nią z wami w tym filmie, bo chociaż nietrafiona i prawdopodobnie nieprawdziwa, to zdecydowanie całkiem ciekawa. Widzicie, Alpha to też jedno z ciekawszych miast w Arizonie, w świecie cyberpunka. Według książki Cyberpunk 2020 Game of the Brave, Alpha to miasto pod kopułą, które pojawiło się w nocy podczas upadku, właściwie to z dnia na dzień, kiedy nikt nie patrzył. Co sugeruje, że ci, którzy budowali to miasto, mieli wystarczająco dużo pieniędzy na szybkie i solidne wybudowanie miasta oraz wystarczająco dużo władzy, by utrzymać ten projekt w tajemnicy przed opinią publiczną. Według informacji z tej książki liderem Alpha jest charyzmatyczny Afrykanin, który twierdzi, że ma wizję przyszłości miasta. I całkiem możliwe, że Alpha Centauri, o której mówi prorok Gary, to nie do końca Układ Słoneczny, a mówi on o technologicznie zaawansowanym miejscu, do którego wstęp mają tylko wybrańcy i nikt tak naprawdę nie wie, co się w nim znajduje. Chociaż ta teoria do mnie nie przemawia. A skoro wiemy już co nieco o Alpha Centauri, wiemy co nieco o mieście Alpha, to czas pomówić nieco więcej o trzeciej teorii spiskowej proroka Garego, którą wam pokazałem, czyli o tych całych reptilianach z Antarktydy. Chociaż z początku ta teoria brzmi jak kompletna bujda, to ją nie jest. Przynajmniej nie do końca. Bo widzicie, Antarktyda w cyberpunku to nie tylko skuty lodem kawałek Ziemi. Czy znaleźliśmy raj na Ziemi? Stałe osiedlenie się ludzi na Antarktydzie świętuje dziś dziesięciolecie. Bogactwo zasobów naturalnych ukrytych pod lodem przyspieszyło szybki rozwój gospodarczy kontynentu. Choć doszło do pewnego zniszczenia środowiska, mieszkańcy bieguna południowego nadal cieszą się życiem. A pierwszy dom lalek na Antarktydzie został niedawno otwarty. Jednak być może najbardziej pociągające dla miejscowych i nowo przybyłych jest zaskakująco niski poziom przestępczości. Mieszkańcy Antarktydy cieszą się wskaźnikiem morderstw wynoszącym tylko 70 na 100 tysięcy mieszkańców. Dziękujemy za oglądanie N54 News. Do zobaczenia następnym razem. Jak widzicie, Antarktyda to całkiem sprawnie działający kontynent, na którym znajduje się m.in. państwo Antarctica Collective. A przynajmniej znajdowało się już w 2020 roku. Antarctican Collective to było, a może nadal jest, jedno z państw właśnie na Antarktydzie, które mogliśmy znaleźć już w Cyberpunku 2020, a które liczyło sobie aż 561 tysięcy mieszkańców. Ale to nie jest najciekawsze. Najciekawszy jest ich kolor skóry, który mają mieszkańcy tego państwa, a który odbiega zdecydowanie od znanego nam standardu, ponieważ najbardziej charakterystyczną cechą wspólną Antarktyczan jest ich fioletowa skóra, która jest wynikiem inżynierii genetycznej mającej na celu zmniejszenie skutków promieniowania UV z uszkodzonej warstwy ozonowej. I chociaż kiedy myślimy o reptilianach, mamy raczej na myśli zielonoskóre gady, niżeli fioletowego człowieka, to co mówi Gary o reptilianach z Antarktyki może mieć jakieś przełożenie na rzeczywistość. Ale to tylko jedna z dwóch teorii, ta nudniejsza. Bo później wszystko nabierze dla was sensu, tylko by zrozumieć co tu się dzieje, muszę wam to wszystko pokazać i przekazać wam te informacje. Teoria o tym, że Saburo żyje, faktycznie okazała się prawdą. Teoria o Alpha Centauri czy o Antarktydzie faktycznie ma coś na rzeczy. To teraz czas na perełeczki, bo dwie świetne teorie spiskowe Garego i misję Ukryta Prawda, co do której kompletnie się myliłem. Czwartą teorię spiskową na razie sobie pominiemy, bo by w rzeczywistości ją zrozumieć, musielibyśmy zacząć misję Ukryta Prawda, a ta zacznie się nam dopiero po piątej teorii spiskowej proroka Garego. Przemierzają Badlandy w swoich ciężarówkach, lecz gdy nastaje pełnia,
Spadają ich ludzkie maski. Co kryje się pod spodem, zapytacie? Czyżby reptilianie? A ja wam odpowiem, nie! Wilkołaki! O zachodzie słońca zdzierają z siebie ubrania i tańczą nago w zwierzęcej ekstazie. A podczas pełni przemieniają się w monstra o ostrych kołach i wyruszają na łowy głodne ludzkiego mięsa. W ciągu nocy przemierzają dziesiątki kilometrów, szybcy niczym strzały. Coś się tu nie klei. Po co im ciężarówki, skoro potrafią tak zasuwać? Przemiana zachodzi jedynie podczas pełni. To zaledwie 3 noce w ciągu miesiąca. Podczas swej krwawej uczty pożerają wszystkich ludzi z okolicy. Wciąż muszą szukać nowych terenów i nowej zwierzyny. Lecz co zapoczątkowało te potworne przemiany? Jeden ze statków Alpha Centauri rozbił się przed laty na Badlandach. Wieść niesie, że przewożono w nim substancje wybłagane przez wampiry z Arasaki. Miała ona przeobrazić wrogów Saburo w oddane mu wilkołacze sługi. Lecz wypadek statku skreślił te plany. Masz jakiś problem z nomadami, świrze? Ty, przestań pierdolić, bo skończysz 600 pod ziemią. Możesz złamać moje kości, lecz nie złamiesz ducha, który łaknie prawdy. Wolnego, łapy precz od mojego duchowego mistrza. A tak poważnie, to tylko nieszkodliwy szajbus. Dajcie mu spokój. Wiesz, ilu idiotów wierzy w to, co opowiada ten pomyleniec? Pierdolić to. Nie będę słuchał żarcików o nomadach kanibalach. Trochę dystansu, przecież to całkiem zabawne. Zaraz. Było blisko. Chcę zobaczyć. Dziękuję ci. Krew. Nigdy mnie nie uciszą. Nigdy! Nie ma sprawy. Kto mi powie, jak sfingowano lądowanie na Marsie, jeśli dam cię zatłuc? Nie wierzysz mi, prawda? Myślisz, że nie umiem wyczuć ironii? Że nie wiem, kiedy biorą mnie za fałszywego proroka? Szczerze, ciężko wymyślić bardziej porąbane teorie spiskowe. Wampiry z Alpha Centauri? Serio? Gdybyś słyszał to, co ja, zrozumiałbyś, że świat nie jest taki, jak ci się wydaje. Ale co zrobić? Nikt nie słucha Kasandry, dopóki nie jest za późno. Wiesz, gdybyś miał jakiś poważniejszy dowód na ten twój kosmiczny spisek. Spotkają się dziś w nocy przy starej fabryce w Kabuki. Przekażą tamtym coś ważnego. Obserwuj ich, przechwyć to coś. Ten artefakt Alpha Centauri. Przekonasz się, że od początku miałem słuszność. Zaraz, chwila, zwolnij trochę. Skąd w ogóle wiesz o tym jakimś spotkaniu? Mój umysł rezonuje z ich falami radiowymi. Od czasu wypadku ciągle słyszę tajne transmisje Centauri. Wypadku? Wiesz, że to nie brzmi jak argument na twoją korzyść. Nie rozumiesz! Mam w głowie ich koprocesor. Nie wiem, jak się dostał do mojego Reapera. Ale dzięki niemu słyszę ich knowania. Jeśli mi pomożesz, razem ocalimy tę planetę. Dobra. Zobaczymy, co da się zrobić. Dzięki za cynk. Chyba. Nie wolno ci wkroczyć zbyt wcześnie, ani zbyt późno, bo wszystko będzie stracone. Na twoich barkach spoczywają losy ludzkości. Nie zawiedź jej. Nie zawiedź mnie. Zero presji. Naprawdę. I po tej całej piątej teorii spiskowej, czy właściwie wypowiedzi Garego, aktywuje nam się misja Ukryta Prawda. Samą misję Ukryta Prawda nie będziemy przechodzić w tym odcinku od nowa, bo przechodziłem ją już w filmie z ukrytymi misjami, wyskakuje wam on w prawym górnym rogu. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć w pełni tą misję, no to zapraszam właśnie tam. Ciekawe. Cześć, oni z moim chipem, kurwa. Jadą. Polecam, bo jest to dość istotne i kluczowe do zrozumienia, co tu się właściwie dzieje, ale też spokojnie, bo omówimy sobie tą misję w skrócie. Więc, zaraz po informacji od Garego o tym, że odbywa się to spotkanie przedstawicieli Alpha Centauri przy starej fabryce w Kabuki, jeżeli faktycznie udamy się w tamto miejsce, okaże się, że nasz prorok wcale nie ściemniał, a takie spotkanie w rzeczywistości się tam odbywa.
Co mówi ojciec Wilk do księżycowej matki, która zstępuje na ziemię? Stałem na straży krain ludzi i cieni, lecz dzisiaj strzegą ich dzieci nasze, których imię jest Ojcobójcy. Do grupy Maelstrom, która przybędzie na miejsce jako pierwsza, dojadą później dwie osoby o imieniu Jane i John Doe. Jane i John Doe to najczęściej imiona, które używane są, gdy nie wiadomo kto jakie ma imię czy nazwisko, albo w celu zatuszowania tożsamości. I chociaż w odcinku z ukrytymi misjami mówiłem, że jest to spotkanie technonekromantów oraz wampirów z Arasaki, to powiedziałem tam nieprawdę. Spotkanie odbywa się między Maelstromem a Nightcorpem. Co tam robi Nightcorp? Żeby to zrozumieć, musimy w dużym skrócie omówić sobie, kim tak naprawdę jest Mr. Blue Eyes. W największym skrócie, jakim się tylko da. W odcinku Najbardziej Tajemniczy Człowiek z Cyberpunka mówiłem, że Nightcorp to prawdopodobnie firma kontrolowana przez sztuczną inteligencję, czyli Mr. Blue Eyesa. Ten wykorzystuje inną sztuczną inteligencję, CN07. Ta sztuczna inteligencja odpowiada m.in. za pranie mózgów Peralezów oraz całkiem możliwe, że zarządza ona firmą SSI. W każdym razie firma SSI należy do Nightcorpu. Firma SSI to mała firma ochroniarska, która m.in. swoje usługi wykonuje dla Peralezów, ale też dla wielu szych Night City. Niebieskoocy reptilianie z Alpha Centauri z teorii proroka Garego to w rzeczywistości niebieskooki Mr. Blue Eyes i jego ludzie, kontrolujący firmę Nightcorp, która wysyła Songbird w kosmos i odpowiedzialna jest według Orbital Space za całe zamieszanie na promie kosmicznym, bo chcieli oni sabotażować pionierskie badania kosmosu nad układem właśnie Alpha Centauri. I to właśnie z Nightcorpem kultyści z Maelstromu spotykają się w misji Ukryta Prawda. Dlaczego? Jaką rolę pełni w tym wszystkim Maelstrom? Strasznie ciężko było się do tego dokopać, bo trzeba niezwykle łączyć różne informacje porozsiewane po całym Night City, ale kultyści Maelstromu pracują dokładnie nad tym samym, nad czym pracuje Nightcorp. Nad wprowadzeniem sztucznej inteligencji do organizmu. Dokładnie nad tym samym prawdopodobnie pracuje Nightcorp w klinikach na Księżycu, poza ziemską jurysdykcją, o czym wspomina Jenkins, czyli nasz korpo szef w prologu, jeżeli wybraliśmy drogę korpo szczura. Jenkins, kontrwywiad Night City. Potrzebuję analizy procesu legislacyjnego w sprawie koncesji na bazy księżycowe. Tak. Tak, chodzi o Morze Chmur. Czarne kliniki, utrzymywane poza ziemską jurysdykcją. Oczywiście, że nieoficjalnie. I do jednej z takich klinik zostać miała wysłana właśnie Songbird, która przecież została opanowana przez sztuczną inteligencję zza Blackwalla. Jeżeli w misji Ukryta Prawda postanowimy zainterweniować w to całe spotkanie, przy jednym z ciał będziemy mogli znaleźć o taką zaszyfrowaną drzazgę. Ptasia rapsodia odmieni jutro. Efemera kryształowego tyrana wypłynie i rozpali ogień czasu zapomnianego, noc i absolut, krew oddanych marionetek, egzorcyzmy niewolników darami aniołów, słodka trucizna anihilacji rozgromi trwożnych, wiedza jest klątwą, obnaży niedoskonałość aroganckich jastrzębi. Ale co dokładnie jest w tej notatce, to nie jest ważne. Ważne jest to, co się stanie, jeżeli weźmiemy pierwsze literki z tego wszystkiego. Wyjdzie nam wtedy zdanie, projekt wyrocznia, komenda start, wykonaj. Po angielsku, Project Oracle. A co ciekawe, w świecie cyberpunka możemy znaleźć AI, które nazywa się właśnie Oracle, czyli wyrocznia. Oracle to sztuczna inteligencja klasy Principality. Klasa Principality oznacza, że sztuczna inteligencja Oracle jest bardzo zaawansowana i że jest już praktycznie autonomiczna. Ma też szerokie możliwości przetwarzania i analizowania informacji oraz podejmowania decyzji na podstawie tych danych. Ma też pewien rodzaj świadomości i zdolności adaptacyjne, co pozwala jej działać niezależnie w różnych kontekstach. Sztuczna inteligencja Oracle mieszka w głównym systemie korporacyjnym OIS. IMB Vigil jest jednym z kilku systemów pomocniczych powiązanym z Oracle. Vigil to kolejna sztuczna inteligencja, która działa lub działała w 2020 roku dla firmy OIS i pomagała AI Oracle wypełniać różne zadania właśnie dla tej firmy. Oracle jest skrupulatna i kłótliwa. Ma też dość szorstką osobliwość. Nowi pracownicy OIS, którzy składali zlecenia dla Oracle, często byli zaskoczeni jej skłonnością do dawania do zrozumienia, że wykonanie danego zlecenia jest dla niej przysługą, którą dla nich robi.
z wielką niewygodą dla samego siebie i że nie należy nadużywać przywileju dostępu do jej usług. Oracle Information Service, czyli firma OIS, zajmowała się głównie tworzeniem artykułów, które często były uderzające i odkrywcze. Artykuły te ujawniały wszechobecną korupcję w świecie korporacyjnym, a szczególnie w konkurencji firmy OIS. Ale jak dobrze wiemy, bardzo dużo AI zbuntowało się i przestało być posłuszne swoim firmom, a nawet wchłonęło czy zostało wchłonięte przez inne AI. Więc przez 57 lat, czyli od tamtego czasu, aż do Cyberpunka 2077, mogło się wydarzyć naprawdę dużo. AI mogło stać się naprawdę złe, mogło ewoluować. A mówię to wszystko dlatego, że misja Ukryta Prawda to nie jedyny raz, kiedy możemy spotkać tych kultystów z Mindstormu, bo znaleźć możemy ich m.in. w misji Podejrzenie Cyberpsychozy – Krwawy Rytuał. Ożysz, ja pierdolę! W porządku? Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. W kwiecie wieku klęski zagubił się w lesie. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. W misji Podejrzenie Cyberpsychozy Krwawy Rytuał możemy znaleźć grupę Mindstorm. Zawsze mi piszecie, że źle wypowiadam Mindstorm. Tak się mówi Mainstorm? Maelstrom? Może tak? Nie wiem, napiszcie mi w komentarzu, jak to się mówi, bo się zawsze tylko ze mnie śmiejecie. No więc, możemy tam znaleźć grupę Mindstorm, a konkretnie kultystów z tej grupy. Wszystkich martwych. Większość z nich ma rany kłute, a jeżeli przeanalizujemy miejsce, w którym zginęli, to nie wskaże nam, aby doszło tam do jakiejś walki. Ewidentnie zabili się oni sami, by użyć swojej krwi do rytuału. A kiedy rozejrzymy się po tamtym miejscu nieco dokładniej, raz na jakiś czas będziemy mogli widzieć ofiarę tych ich okultystycznych działań, która wpadła w cyberpsychozę. Ale nie będzie ona nam się ujawniać w formie rzeczywistej. Dosłownie włamuje się ona nam do mózgu i pokazuje swój obraz. Jak? Jak to możliwe, że robi to wszystko, co mogła robić Songbird, używając przecież potężnego AI za Blackwalla? Dokładnie, robi ona to samo. Używa ona sztucznej inteligencji za Blackwalla, potężnej sztucznej inteligencji, by włamać nam się do mózgu i nam trochę namieszać. Sztucznej inteligencji Oracle lub sztucznej inteligencji o imieniu Lilith. Krąg dziesiąty ukryła Lilith przed oczami przodków. Była wśród nich kobieta o lodowatym głosie, królowa Lilith. Zachowała spokój za cenę człowieczeństwa. Ciekawe jest też to, że w Cyberpunku możemy znaleźć model oczu Kiroshi The Oracle Optics, więc teoria o tym, że ludzie z Alpha Centauri podglądają nas przez nasze oczy, jest coraz bardziej trafna. Szczególnie, że Oracle lub Lilith pochodzą właśnie z Alpha Centauri, co udowodnię wam później. Przy jednym z kultystów, który się zabił, będziemy też mogli znaleźć bardzo ciekawą notatkę. Wszystko gotowe. Krąg wytyczony. Ofiara czeka na rzeź. Przyjedź, jak tylko będziesz mogła. Nie możemy za długo zwlekać, bo krzem łaknie krwi. Na kablach aż trzeszczy, z kontaktów sypie iskrami, a od jęku modemów można ogłuchnąć. Otchłań się niecierpliwi. Otchłań jest głodna. Otchłań to też częsta nazwa właśnie na miejsce za Blackwallem. Przed rozpoczęciem misji Ukryta Prawda Gary mówi również nieco o wilkołakach. O zachodzie słońca zdzierają z siebie ubrania i tańczą nago w zwierzęcej ekstazie. I bardzo, ale to bardzo ciekawą teorię na temat właśnie wilkołaków możemy również znaleźć w Radiu Mororok. Więc słuchajcie, ludzie, mam wam do opowiedzenia pewną historię. Ostatnio usłyszałem coś od mojej znajomej nomadki. Opowiadała mi o dziwnych rzeczach dziejących się na wschodnich pustkowiach. Spotkała inny patrol nomadów. 5 ludzi. Wszyscy rozszarpani na śmierć przez jakieś dzikie zwierzę. Ale sprawa jest taka, ludzie, że nie było tam pum od prawie wieku, a wilków jeszcze dłużej. Więc co to mogło być? Przypomina mi się pewna historia. Historia, którą opowiedział mi stary najemnik, którego kiedyś znałem. Raz wziął zlecenie, by polecieć do Rumunii, szukając zaginionego brata jakiegoś korporacyjnego gościa. Poszukiwania zaprowadziły go do starej wioski, gdzie postanowili rozbić obóz na noc przed przeszukaniem lasów rano. Tej nocy słyszeli szczekanie, wycia w oddali. Mimo że wiedzieli, że to musiały być dzikie psy,
zespół ledwo mógł zasnąć tej nocy. Potem, tuż przed świtem, zostali zaatakowani przez zwierzęta. Ale to nie były psy. To były wilkołaki. Nie, słuchacze, nie straciłem rozumu. Mówię serio, to były wilkołaki. Ale nie te z legend ani starego Hollywood. Te złe psiaki wyszły z laboratorium. Okazało się, że EBM postanowiło wesprzeć pewnych niesmacznych typów w próbie zamachu stanu i zaoferowali te genetyczne potwory jako część umowy. Oczywiście to się nie udało. Zamach został zduszony kilka miesięcy później, a EBM już nie istnieje. Pytanie pozostaje, skąd EBM wzięło swoje podrabiane wilkołaki? Nigdy nie mieli dużego działu zajmującego się manipulacją genami, więc musieli pochodzić od innej korporacji. Oczywistą odpowiedzią jest oczywiście biotechnika, która przypadkiem posiada większość ziem na południe od Night City, aż do granicy. Więc, co myślicie, słuchacze? Czy biotechnika wypuszcza eksperymentalne potwory na pustkowia? Może te farmy proteinowe tam na dole to tylko przykrywka? Coś uciekło z laboratorium, coś z chęcią na ludzką krew. Zawsze warto oglądać się za siebie, ale tym razem może warto zabrać kilka srebrnych kul, gdy następnym razem opuszczacie miasto. Tylko mówię. Jak widzicie, teorie proroka Garego niezwykle precyzyjnie pokrywają się z tymi, które możemy usłyszeć w Radiu Mororok. A to, że biotechnika potrafi cuda w inżynierii genetycznej, możemy też m.in. usłyszeć w wiadomościach. W wiadomościach naukowych badacze biotechnika ogłosili kolejny przełom w dziedzinie genetyki. Odtworzenie trzech wcześniej wymarłych gatunków zwierząt. Bobra północnoamerykańskiego, lisa szybkiego i królika wschodniego. Choć przywrócone do życia, gatunki te nie zostaną ponownie wprowadzone do ich naturalnych siedlisk z obawy przed zwiększonym ryzykiem chorób odzwierzęcych, podobnych do wielkiej ptasiej grypy z 2061 roku i gorączki szczurzej z 2072 roku. Na razie zwierzęta te będą hodowane tylko na specjalne zamówienie. Ale też o wilkołakach możemy znaleźć wzmiankę w książce Tales from the Forlorn Hope oraz o hybrydach ludzi i wilkołaków, którzy są konstruktami genetycznymi całkowicie wyhodowanymi z in vitro i o ograniczonej inteligencji. Wzmiankę o wilkach w cyberpunku znajdziemy też w drzazdze o nazwie Ważne. Przemierzają Badlandy w swoich ciężarówkach, lecz gdy nastaje pełnia, spadają ich ludzkie maski. Co kryje się pod spodem, zapytacie? Czyżby reptilianie? A ja wam odpowiem, nie, wilkołaki. Ziarno zostało zasiane. Prawda rozkwitnie i wyzwoli nas spod jarzma najeźdźców. Gary też mówi o tym, że zamieniają się oni w wilkołaki podczas pełni, która występuje zaledwie 3 razy podczas miesiąca, a pełnia księżyca występuje tylko raz w miesiącu. W rzadkich przypadkach, gdy pełnia występuje 2 razy w jednym miesiącu kalendarzowym, druga pełnia nazywana jest niebieskim księżycem. Po tej całej misji ukryta prawda, kiedy przybędziemy na to miejsce, w którym normalnie Gary przebywa, wcale go tam nie znajdziemy. Zamiast niego na miejscu będzie jego uczennica, którą to spotkać mogliśmy nieraz, przesiadującą zaraz koło Garego. Oddajcie nam Garego! Agenci Alpha Centauri porwali proroka! Sprawiedliwości dla proroka Garego! Gdzie Gary? Co się stało? Ostrzegałam go. Przyszli ludzie w czarnych garniturach. Mieli niebieskie oczy, tak jak mówił. A potem wsadzili go do AV-ki i odlecieli na statek matkę. Ktoś próbował zareagować? Nikt. Policjanci powiedzieli, że jest chory. A prawda jest taka, że wiedział za dużo. Był dla nich niebezpieczny. Teraz zbieram pieniądze na pomnik Garego. Żebyśmy pamiętali o jego odwadze i zbrodniach Alpha Centauri. Zechcesz poświęcić kilka eurodolarów na ten szczytny cel? Mam tu taki chip. Mogłabyś rzucić na niego okiem? Gary mówił, że jesteś oddany naszej sprawie. No dobrze, pokaż. Powiem ci wszystko, co wiem. Santa Muerte! Schowaj to szybko! Nikt nie może wiedzieć, rozumiesz? Co to jest? O co w tym wszystkim chodzi? Gary to przepowiedział.
oni tu są. Naginają nas do swojej woli. Jesteśmy ich marionetkami. Uspokój się. Kto nas nagina? Technonekromanci? I oto zejdą na ziemię, lecz wy tego nie dostrzeżecie, bo zasnują niebo ciemnością, tak powiedział. Nadchodzi noc, wieczna noc. Uczennica proroka mówi, że agenci Alfa Centauri porwali proroka. Jak się możecie teraz już domyślić, agenci Alfa Centauri to tak naprawdę ludzie z Najkorpu, ludzie Mr. Blue Eyesa. Jak zwykle przyszli oni w czarnych garniturach i jak zwykle mieli niebieskie oczy. Uczennica proroka mówi też, że wrzucili go na AV-kę i odlecieli i nikt nic nie widział. Co ma sens, bo przecież Night Corp, a właściwie to SSI, czyli firma ochroniarska zależna od Night Corpu, operuje przynajmniej jedną AV-ką, która ma maskowanie i jest praktycznie niewidoczna. Bezdomna mówi też o tym, że jesteśmy ich marionetkami i naciągają nas do swojej woli. I to zdanie również ma sens, jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię sztucznej inteligencji CN07, która potrafi dosłownie zmieniać umysły innych, a w której posiadaniu jest właśnie Night Corp. A w Radiu Mororok możemy usłyszeć o dziwnych zniknięciach ludzi słuchających teorii właśnie Maximum Mike'a. To głos Night City. Maximum Mike. Otrzymałem niepokojące informacje, że niektórzy z moich stałych słuchaczy zostali zaatakowani, przesłuchani, a w niektórych przypadkach zniknęli. Wszystko to dzieje się za sprawą nieznanych sił. Pamiętajcie, ludzie, ja jestem chroniony. Nigdy nie będą w stanie mnie złapać, nawet jeśli by mnie znaleźli. Ale wy, słuchacze na ulicy, no cóż, oni już na co dzień polują na was. Chcę, żebyście byli ostrożni, z kim rozmawiacie na zewnątrz. Chcę, żebyście byli bezpieczni. I chociaż powiedziałem wam już w tym filmie naprawdę ogrom informacji i pokazałem też mnóstwo teorii proroka Garego, to nie pokazałem wam jeszcze jednej. Jednej teorii, która jest najbardziej prawdziwa, a która zmieni wszystko. To teoria, w której prorok Gary mówi o AI i o internecie. Lecz nie wiedzą, że to, co oni nazywają cyberprzestrzenią, w rzeczywistości zwie się... Pandemonium! Masz takie znajomości. Z dawnych czasów. Czymże są istoty pozbawione ciał? Czymże są mieszkańcy sieci, jeśli nie duszami z zaświatów? Słyszałem ich głosy. Kto żyw, niechaj nie przekracza granicy, albowiem zatraci duszę w szponach upiorów. Słyszałeś ich głosy? Co mówiły? To nie była ludzka mowa. O nie, one wyły, krzyczały w agonii, niezdolne powrócić do swych ciał. Była wśród nich kobieta o lodowatym głosie, królowa Lilith. Zachowała spokój za cenę człowieczeństwa. Pytacie więc, kto otworzył plugawe wrota otchłani? Nie pytamy. Odpowiem wam, technonekromanci z Alfa Centauri. I chociaż z pozoru jak wszystkie jego teorie i ta nie ma sensu, to jeżeli weźmiemy poprawkę na to, że mówi on o internecie i o AI, to ten sens nabierze i zacznie się to wszystko robić naprawdę pojebane. Widzicie, może sieć w cyberpunku to rzeczywiście nie do końca takie miejsce, które znamy, które jest nam przedstawione. Może internet w cyberpunku to dosłownie piekło, a szefem tych demonów jest diabeł z Alfa Centauri. Nie jest to wspomniane tylko jeden raz w cyberpunku, bo o tym, że sieć to piekło, możemy usłyszeć m.in. w telewizji, w jednym z programów Ziggy'ego G. Dobry wieczór, Night City! W studiu gościmy dzisiaj Marię Jimenez, reporterkę dla regionu Pacyfika i specjalistkę od cyberprzestrzeni, a także autorkę nowej książki The Undoing Fall of the First Net. Maria, krążą plotki, że byłaś kiedyś netrunnerem, czy to prawda? Cóż, to prawda. A więc pytanie brzmi, Maria, czy nadal wchodzisz do cyberprzestrzeni? Nie, obiecałam sobie, że nigdy więcej tam nie wejdę. A dlaczego? Bo nie chcę usmażyć sobie mózgu. Cyberprzestrzeń nigdy nie była bezpieczna, a po tym jak rak Bartmos wypuścił wirusy, zamieniła się w piekło z dnia na dzień. Piekło? Jak jeziora ognia i demony dźgające cię widłami? Nie. Mówię o złośliwym oprogramowaniu, które może cię zabić w nanosekundy, o AI,
które wkradają się do twojego mózgu przez połączenie, o wirach danych, które mogą doprowadzić człowieka do szaleństwa. A w Radiu Mororok usłyszeć możemy. Słuchajcie, ludzie, mam wam coś do opowiedzenia. To historia o mojej starej znajomej, netranerce, której imienia nie mogę podać ze względu na bezpieczeństwo osobiste i globalne. Kiedyś powiedziała mi, że zna prawdziwe pochodzenie sieci. Ta przyjaciółka dużo widziała. Zaczęła runować jeszcze przed data crash, kiedy głęboka sieć była otwarta dla wszystkich. Przetrwała crash, unikała rabbits, wytrwała podczas czystek Netwatch i widziała na własne wirtualne oczy, jak powstawał Blackwall. Ona nie wymyśla bajek. Dlaczego więc wam to mówię? Bo to, co mi powiedziała, wydawało się niewiarygodne. Na początku. Powiedziała mi po półtorej butelce Joe Taylora. Mike, sieć nie jest tym, czym się wydaje. Zapytała mnie potem, dlaczego myślisz, że Bartmos nazwał je demonami? Bo tym właśnie są. Raczej nie wynalazł sieci, on ją odkrył. Spojrzała mi prosto w oczy i powiedziała, sieć to piekło, a Bartmos otworzył drzwi. Przez następne kilka godzin przedstawiła swoje argumenty. Mówiła o podobieństwach między, jak to nazwała, hiperfraktastratyfikowaną syntezą danych obliczeniowych, a praktykami legendarnego Sholomance. Powiedziała, że Netwatch ma swoje korzenie w Watykanie, a Blackwall śpiewa po aramejsku. Wiecie, że jestem sceptyczny. Nie biorę każdej plotki, jaką usłyszę, mimo co mogą mówić moi przeciwnicy. I może bym to zachował dla siebie, gdyby nie fakt, że znam ją od lat i nie jest wariatem. Co o tym myślicie? Chciałbym usłyszeć od niektórych z runnerów w mojej publiczności. Gary Prorok powiedział, że internet to piekło, a za otwarciem tych wrót stoją niebieskoocy technomanci z Alpha Centauri, czyli Mr. Blue Eyes, który odpowiedzialny jest m.in. za sabotaż pionierskich badań Orbital Space właśnie nad układem Alpha Centauri. Ale większość osób mówi, że za otwarciem piekielnych bram głębokiej sieci stoi Bartmos. Więc która z tych teorii jest prawdą? A może wszystkie? Bo widzicie, w cyberpunku możemy znaleźć model młodego Rusha Bartmosa, który wygląda tak. I inny model już starszego Bartmosa. Ten model wygląda tak. Dokładnie tak samo jak Mr. Blue Eyes. I jeżeli połączymy fakty, że Bartmos i Mr. Blue Eyes to ta sama osoba, to wszystko nabierze sensu. Teorie proroka Garego, teorie z radia Mororok, czy wypowiedzi z telewizyjnego show. Może rzeczywiście głęboka sieć, którą otworzył Bartmos, otwarła bramy do innego świata, który znajduje się właśnie na Alpha Centauri, cyfrowego świata. I może to właśnie stamtąd pochodzi Mr. Blue Eyes. A może Bartmos przeniósł swoją świadomość do sieci i sam stał się AI, a potem zawładnął ciałem Mr. Blue Eyesa. I to on odpowiedzialny jest za zmienianie umysłów Peralezów za pomocą swojego podwładnego CN07. To on odpowiedzialny jest faktycznie za sabotaż badań na Alpha Centauri i to on odpowiedzialny jest za próbę wprowadzenia kolejnego swojego towarzysza w ciało Netranerki w misji Krwawy Rytuał. I to dlatego interesował się tak bardzo AI Songbird. Dlatego pomógł wysłać ją w kosmos do swojej bazy. Wszystko dlatego, że wgrała ona dosłownie do swojego mózgu AI z głębokiej sieci i jest to jedna z najwybitniejszych aktualnie żyjących netrunnerek, która jest w stanie znieść właśnie takie obciążenie. Tak jak Mr. Blue Eyes kiedyś przejął czyjeś ciało, tak samo ciało Songbird zostanie przejęte przez kolejnego demona. Przy właśnie jego pomocy. Szczególnie, że Songbird nazywała AI w liczbie mnogiej. Zmienisz zdanie, gdy oni się znajdą. Jeżeli weźmiemy pod uwagę te teorie, to wszystkie teorie proroka Garego okażą się prawdą. Słowo w słowo. Ci, którzy śledzą nasz wzrok i nasze wspomnienia przez wszczepy, dla których jesteśmy tylko marionetkami, a nasze życie to ich reality show, a którzy są władcami przemysłu rozrywkowego na Alpha Centauri. A oczy V i innych na bank są połączone właśnie do sieci. Wampiry z Arasaki, które nie umierają za sprawą technonekromantów z Alpha Centauri. A czym innym jest Saburo Arasaka, niżeli engramem, niżeli sztuczną inteligencją? To ich krew przed laty wypił Saburo, a przypomnieć wam, jak prawdopodobnie AI o nazwie Oracle
chcieli przywołać do ciała kultyści Majstormu, czymże jak nie właśnie swoją krwią i okrucieństwem. Na pewnym etapie możemy też zapytać Garego, czy prezydent Myers jest jedną z nich, na co on odpowiada. Myślisz, że prezydent Myers jest jedną z nich? A skąd tyle strzelanin? Czemu ludzie giną na ulicach, a policji wiąże się ręce? Jaki człowiek urządziłby swoim ludziom takie piekło? I po co? A czy nie właśnie za pomocą potężnego AI Songbird prezydent Myers sterowała losami Ameryki i świata? I na to wszystko wilkołaki, które 3 razy podczas pełni zrzucają swoje maski. 3 razy. Na naszej planecie mamy tylko 1 pełnię księżyca w miesiącu. Za to na Alpha Centauri możemy znaleźć gwiazdę. Alpha Centauri A, Alpha Centauri B i Proxima Centauri. 3 gwiazdy i 1 zdatną do zamieszkania planetę. W ciągu nocy przemierzają dziesiątki kilometrów, szybcy niczym strzały, tak jak szybko przemieszczają się m.in. dane w sieci. A to wszystko zapoczątkował rozbity statek z Alpha Centauri, wybłagany przez wampiry z Arasaki. AI, które kiedyś rozbiło się również na Badlandach, które miało przeobrazić wrogów Saburo w oddane mu sługi. Tak samo jak przeobraża ludzi AI CN07 w oddane sługi. Jeżeli weźmiecie sobie tą teorię i obejrzycie ten cały odcinek od nowa, albo wejdziecie teraz do Cyberpunka, wszystko będzie się zgadzać. Wszystkie słowa dotyczące tych wątków nabiorą sensu. A za tymi wszystkimi wydarzeniami stoi on. Człowiek, maszyna, demon. I zawsze śmiałem się z teorii o tym, że Mr. Blue Eyes to Gunter Odim z Wiedźmina. Ale tak samo jak Gunter Odim bawi się ludzkimi historiami, zmienia je, a nawet chłepta. Tak samo ludzkimi historiami bawi się Mr. Blue Eyes. Tak samo jak pan lusterko Mr. Blue Eyes odpowiedzialny jest za wszystkie ważne wydarzenia w Night City. Bo może, kto wie, Gunter Odim zaczął działać w innym świecie. Ale w tym wszystkim pozostaje jeszcze jedno pytanie. Co się stało z Garym? I przede wszystkim, jaką rolę odgrywał on w tym jednym wielkim przedstawieniu granym przez Mr. Blue Eyesa? I tak samo jak w filmie o tym, kim jest Mr. Blue Eyes, tak samo tutaj. Myślę, że wiem, ale nie wiem, która z moich 2 teorii jest rzeczywista. Widzicie, prorok Gary zaczął słyszeć głosy po wypadku, od kiedy Reaper Dog wstawił mu do głowy ich koprocesor. Jego Reaper Dog ze względu na brak pieniędzy wszczepił mu zapewne jakieś lewe wszczepy, byle najtańsze, zapewne z jakiegoś odzysku. A jeden z tych wszczepów ewidentnie musiał pochodzić od kogoś ważnego w tej całej układance. Od wtedy prorok Gary słyszy o tym, o czym rozmawiają osoby odpowiedzialne za to całe pranie mózgów Peralezów i za potężne AI. Czyli osoby Mr. Blue Eyesa. Z wiadomych względów do tak istotnych rozmów używają oni synonimów, szyfrów. Nie mówią wszystkiego wprost. Dlatego wszystko, co mówi Gary z początku, wydaje się nie mieć sensu. Ale jak widzicie, w tej całej układance każde jego słowo ostatecznie ma sens. Prorok Gary postanawia od tamtego momentu zacząć opowiadać wszystkim to, co słyszy. W tym też opowiada wszystko V. Prawie za każdym razem możemy zobaczyć, że ktoś robi mu zdjęcia. Nawet mamy taką scenę, jak dosłownie wtrącają się w jego teorię jakieś dziewczyny i zaczynają sobie robić fotki. O tym wszystkim w końcu jednak dowiaduje się Night Corp, agenci Alpha Centauri o niebieskich oczach. I choć dla każdego przechodnia Gary wygląda jak człowiek, który po prostu gada głupoty, jak zwykły świr, oni wiedzą, że to, co mówi, to prawda. Po tym, jak interweniujemy w misji Ukryta Prawda, miarka się przegina. Dochodzą do wniosku, że to przez Garego i innych. Wyłapują więc oni ludzi, którzy mówią o tych wszystkich teoriach, o czym dowiedzieć się możemy z radia Mororok, w tym też łapią oni również proroka Garego. Natomiast druga teoria jest dużo ciekawsza. Bo co jeżeli ten cały koprocesor nie trafił do proroka Garego zupełnie przypadkiem? Co jeżeli był on jednym z eksperymentów tych ludzi, tych maszyn, tych demonów? Czasem nawet złe AI ewoluowało też jako dobre, a czasem ewoluowało swoje alter ega. Przykład tego mogliśmy zobaczyć m.in. z Delamainem. Co jeżeli prorok Gary wie to wszystko? Nie dlatego, że ma ich koprocesor, bo kto by podrzucił coś tak ważnego dla losów swojej misji do głowy jakiegoś bezdomnego i naraził tą całą operację? Co jeżeli Gary i Mr. Blue Eyes to jedno i to samo AI?
Jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie subskrypcję na kanale. Jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to jeżeli kupujesz na stronie eneba.com, to możesz używać mojego linku, a jeżeli chcesz popisać sobie o tej teorii, albo generalnie o Wiedźminie, czy o cyberpunku, czy w ogóle o różnych grach, to zapraszam na największy fanowski, cyberpunkowy i wiedźmiński Discord na świecie, czyli Wielka Redania. A my widzimy się za kilka dni. A wiecie, co jest najciekawsze? To wszystko, co słyszeliście na samym końcu. Nigdy nie zostało przeze mnie powiedziane. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia.